Alowina, witam was w wyczekiwanym odcinku. Z kupna mojego nowego domu. Loft hakera. Ale ładny dom. Dobra. To ładne, ślicznie wyglądają te. Są jakieś atraktywne, dobra. Co jest kurde? Co? Ale ładne. Co jest kurde, dobra. O, fajne, dobra. My kupujemy to. Dwa piętra, cztery pokoje. Kup dom. Piękny domek wygląda tak, jak też widzicie sami, sam nie wiedziałem, jak on wygląda. No i co? Czas go trochę urządzić, widzowie. Na nasze. Zmienić klimat, bo już nie ma świąt. O. Nie chcę sprzedawać domu. What? Podoba mi się, lecz no, muszę to podzemiewać, już nie ma świąt. What? Nie mogę tak. A co to ma być, halo? Ale tu jest tak ślicznie. Sprzedać schody. Mamy rośliny. A kto was pytał o stanie, to jest mój dom. Którego kupiłem. Mogę to zrobić ten dom i sprzedać. Tylko trzeba cenę. Wiecie co, ja tak coś zrobię, sprzedam ten dom zaraz. No, fajna muzyczka. Nie, a potem tu się zamieszkuje, nie? To potem... Zlusto. Jest tak pięknie.
No halo. Zepsuło mi się. Dobra. A dałem za niego dużo, ja dałem 80 tysięcy. Zobaczcie, ile tutaj ten. Ile? Sprzedałem dom, widzowie. Kupiłem i sprzedałem. Jesteśmy na lepszy dom. Zostałem osiągnięcie. Wiecie co, kupię tam ten dom. Bo on był naprawdę ładny, kupię go. Okej. Mam 200 koła. 200 tysięcy portfel. Teraz kupię go do własnego użytku. Bo on był naprawdę ładny. Serio. Nie wiem, coś tak co nikomu nie kupi. Nie mogę go już kupić. Kurna. A co ten? Ale śliczny. Ja go wyremontuję, ja go nie sprzedaję. Naprawdę. Ja go wyremontuję, ja go nie sprzedaję. Chcę mieć go do własnego użytku. What is this? O kurde, są w jakimś cyberpunku, te. Ja, to schody są git. Flipper,
co, ten też sprzedam na razie, myślę. Sprzedam to. Kupiłem za 70 coś. Zobaczymy, za ile go sprzedam. Dolan Trusk. Sprzedamy. Sprzedany domek. Teraz bym kupił taki dom za swoje wszystkie pieniądze. I... O, 20 tysięcy mi się zwróciło. Kupiłbym taki najdroższy domek i potem go sprzedał, nie? To myślę, że to będzie kit, czyli za 220. Kupię to i sprzedam. Ciekawe, za ile... Za ile... Kurde. Ile za niego dostanę? O, o to chodzi. Wam się nie zajmuję. Staram się zrobić ten dom jak najpiękniejszy, naprawdę. Skoszę nawet trawę, wszystko, kurde, by ten dom się sprzedał jak, za jak największą, większą kasę. Dobra.
trochę. A nie będę malował. Nie chce mi się. Dobra. A nie posprzątamy wszystkiego i zobaczymy wtedy, za ile uda nam się sprzedać taki dom. Jak nie posprzątamy wszystkiego, ale większość. Dobra, i dawajcie. Nie, weźmy trochę tych chwastów, tu pozbierajmy. Dobra, sprzedajmy. Zobaczmy, ile za niego dostajemy. Zwraca się. To idzie do 200. Nie. Dobra. To bardzo czysto. Dobra. Zwróciło się. Wow. Naprawdę mega widzowy. Fajna opcja, że kupujemy, sprzedajemy i jest git. Więc fajnie, i teraz byśmy sobie za 230 mogli kupić jakiś fajny dom, chcę w nim żyć, mieszkać. Nawet na ten nas stać, prawie mówię, stać nas na ten. A ja bym sobie kupił właśnie taki, coś takiego. Sześć pokoi. 4 i 2 piętra. To mi bardziej przypada. Ja sobie to kupię. A ja nie chcę go sprzedawać. I trochę sobie go wyremontujemy teraz, widzowie. I gitara. Ale ja go nie sprzedaję. To już będzie taki mój. No. A mogę go nie wystawiać na aukcję. Ja bym chciał w nim mieszkać. O Boże. Oni hejtują. Nie mam nic na książki. Gdzie będą leżeć książki? O mój Boże, książki. Jakby to książki mieszkały w tym domu, kurna. Mam tu do instalacji, że im pokazuję. Nic nie będę instalował, to mój dom.
Wiem, że trochę jeszcze jest brudno, bo nie zacząłem sprzątać, jak na razie sprzedaję tylko rzeczy, których nie chcę mieć w mieszkaniu i sprzedaję to, by mi ułatwiło tutaj wszystko. Dobra, widzowie. Też bym sprzedał. Co to mu dać, kurde? A spróbuję wystawić na aukcję, a czy jak wystawię, to już nie mogę chyba anulować. Kurde, bo chciałem zobaczyć, ile bym za niego zgarnął. Gdybym sobie tak odszpicował, jak ja chcę. Ale może kiedyś tak zrobimy. Jak na razie nie będę wystawiał, bo jeszcze się boję, że nie będzie mógł, żeby było to cofnąć i dupa. Na razie zrobimy domek pod nas. Nasze nowe biuro. Dobra, drzwi.
Dobra. I teraz... Solar. Dobra, mamy solara. Fajne. Dobra. Chwila. Były to takie... Kurde, gdzieś to było, że okna... Nie, ściany były... kurde... Szklane ściany, o! To jakby sobie tu dać. Zarąbiście to wygląda. Ale za małe. Co to takie małe, no? No i git. Już nigdzie okna nie zrobię. Fuck. Dobra, ciulo. Czerwień bym walnął. No dobra.
jesteśmy od początku. Ale tu by się przydało lepsze jeszcze światło. No i gitara. Takiej dużo się zużywa. Takiej dużo idzie, kurde, no. Pierwszy raz mam obawy i nie jestem pewien, czy mi nie zabraknie farby. Starczyło na szczęście. A, to jest to, dobra. Sufit. Farby. Myślę, że sufit mógł być wszędzie świeży poranek. Zrobimy renowację każdego pomieszczenia po kolei. I gitara, dobra. To mamy gotowe. Teraz podłoga. Panele. Kocham świerk. Pięknie to wygląda, serio. Dobra. I teraz tak, co bym chciał w tym miejscu? Ja myślę, że chciałbym tutaj płacić jakiś meble w stylu korytarz właśnie. Właśnie takie haczyki, nie haczyki. Czyli to wszystko w takim stylu właśnie, o takim, no. To jest szafka, szafka, szafka. Czemu to wszystko takie małe? Czemu? Za co? Nie, no, ja się zabiję zaraz, no. Okej, to już lepiej wygląda. Dobra, okej.
Gabinet może. O, 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 o. Pięknie. Dobra, pięknie. Chwila. Go. To jest fajne. Ciekawy taki misz masz. Dobrze, to mi się podoba, to miejsce. Teraz tu. Szary podoba mi się, tak, jest bardzo fajne, ale chcę dodać tu swoich kolorów. Mogła być szara i tu by było ten już. No, to może być szare. To dobra. Piękna krwista czerwień. No. Malinowy róż. Mógłbyś i będzie takie przejście. Ach. Okej, tak to wygląda. Teraz to. No pięknie, no. Ten kolor bardzo mi się podoba. Chcę wykorzystać widzowie jak najbardziej możliwości tego domu. No. Tak, właśnie tak. To chcę i to zamiast robić, no. Dobra, tak na razie to skończone. Na pewno tej farby już nie użyję. I to tyle, dobra. Teraz podłoga. Kuchnia. Dobra. Oj. Pięknie. Dobra, nie.
wystawa kuchenna pierw. Nie, są zestawy kuchenne. O! Takie coś. Tylko czarne. To wygląda zarąbiście, no. O, widzicie, prawie przemyślał. Piekarniki, czemu nie? Kto nam zabroni? O, kapi. Płyta indukcyjna, tylko mamy lepsze, dobra. Dobre. Krzesło. Fajne jest to, że wszystko tu jest po polsku, nie? I to jest po prostu mistrzostwo. Kurde. Fajna, sorry, no. TV też musi gdzieś być. Nie, jak to wygląda.
założenia. Kuchenne. Okej, nie do końca o to mi chodziło. Są takie rzeczy bardziej. Okej. To jest dobre. Jadłem kiedyś. To sprzęt, jak też o to mi chodziło. Cyber City. Miałem kiedyś taką piosenkę. Cyber City. Idealnie. O, no. Ej, nie, to zarąbiście, nie? To zarąbiste. To mi dobrze wyszło, no. DVD-k pójdzie. Nie komputer, tylko takie jeszcze bym wziął. I poustawiał w kilku miejscach. To by mógł być jeden. Drugi. Dwa tu z tyłu gdzieś. Konsolkę. Konsolkę. Kolumna głośnikowa. To jest taka na... Nie myślałem, że do ściany. Dobra. Dobra, ale rozrywkę. Zarąbiście. Dobra, tu teraz. Na pewno mam to. Jestem pewien, to mogę od razu tu sobie przemalować. Tak, będę farbę moczyć, no. Tam to już sięgnę. Dobra, czerwona farba. O, a ozyna by była też ładna. Ale już byłem czerwony, więc no. Więc czerwony.
Git. Szlak. Albo dobra, ten sufit może być ładny. Dobra. To bym dał jeszcze jakąś lampkę, bo to tak oczy bolą, bo jest za ciemno. Gitara. Dobra. Kanapa. Ta jest ładna. Ta jest jeszcze ładniejsza. Można wstawić, kurde. Dobra. Komoda. Mała, kurde. Ładnie. No i się zdecydowałem w końcu na to, dobra. Fajnie to wygląda, taka wyblakła czerwień. Wyblakła krew, takie coś, wyblakłe usta. Ja mówię, tytuły moich piosenek, nie? Swoją drogą, jeśli ktoś chce posłuchać, to kanał Lord Pro 7000, to tam są moje piosenki. Właśnie Cyber City, tam jest wyblakłe usta i no. Dobra. Dobra, dobra. A zobaczmy, wstawmy na aukcję, ile za niego dostajemy. Sprzedałem za 99 tysięcy. Dobra, ja wychodzę. Dziękuję, dziękuję, świetna samolot.